Dzień dobry, ja się nazywam Wiesław Landowski. Przyjechałem tutaj do tego, do Syrenki przyjechałem, żeby po prostu znaleźć żonę. Mam ogłoszenie matrymonialne. Tutaj ze szwagrem jesteśmy. Dzień dobry. Proszę panią, taka jest sprawa. Ja jestem Wiesław Landowski, tak, z Oliwy. Kojarzy mi pani? Szkoda. Szukam żony, bo mi moja puściła kantem. I teraz tak, pani ma męża? Ma być robotna. Pani jest robotna? Nie. No, nie ma na razie problemu. Mało mówić? Dużo mówię. Może mieć obłosione nogi? Co? Ma pani obłosione nogi? Nie, nie mam. No to trzy problemy mamy. Pani szuka męża? Nie, w ogóle nie mam zamiaru mieszkać. Męża nie? Nie. A chłopaka? Nie. Dlaczego? Jestem feministką. Zrobiliśmy ze szwagrem specyfikacja. Ma być robotna ona. Mało mówić najlepiej, jakby mówiła. Bo mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia. I może mieć obłosione nogi. Ale nie za bardzo. Bo za bardzo, jak ma obłosione, to po prostu tak haczy. I rany potem są. Jak wardęga. Takie można mieć, a ja nie chcę takich jak wardęga ran. Kochacie się? A to nie pana interes. No dobra, ale jak się nie kochacie, możecie się rozwieść. A ja nie chcę się rozwodzić. No, może mieć obłosione nogi. A musi? Nie, może, bo ja lubię. Aha, no to nie wiem, czy dalej mi się uda. Ale może. Znaczy to też nie jest aż takie najważniejsze. No jest okej, damy radę. No myślę, że to do Oliwy byś przyjechała? Nie, z Oliwa. No Kowlańska. No troszeczkę za daleko. Ale ja zapłacę za bilet. Ale nadal mam studia, więc niestety. No studia, no miłość. No chyba myślę, że coś to krzyło. A no to nie, że tak. Pan jeździ po Polsce? Też. Dobra, to ja bym ogłoszenie nakleił, bo szukam żony. Może być gdzieś tutaj, żeby nie przeszkadzało. Do środka. Od środka? Gdzie, tutaj? Tak. Dobra, a znacie jakieś? To się znajdzie. Bo tu jest SMail. Ja nie mam SMaila, ale jest do szwagra, nie? Dobrze. Może tak być? Może. Damy radę? Już jest. No dobra, a zna pan jakąś? Nie znam, ale tylko to się może można mieć ogłosione nogi, nie? To się włosy przyczepi. Dobra jest. To pan jest super gość, widzę. No. Naprawdę, pan jest dobry gość. Dobra, wszystkiego dobrego. Ale robotna i mało mówi, to się nie znajdzie. Tak. No na przykład ta, co idzie. Robotna jest i mało mówi? No myślę, że tak. Chociaż bo nie ma z kim rozmawiać, ale... Dzień dobry. Tu jest wolne? Zajęte. Nie ma problemu. Jest generalnie tak. Ładny poranek na szukanie żony. Mhm. Ja się nazywam Wiesław Landowski, przyjechałem do Liby. Dobra? I szukam żony. No i co w związku ze związkiem? No szukam jej. I tak. No. Takie wymagania, bo widzę, pani ma mają męża. Nie, nie, ona mnie puściła po prostu. Poszła z takim gościem w tango i mnie zostawiła. Ja muszę szukać nową, która mnie nie oszuka. Pani, widzę, nie mają mężów. Bo nie ma, nie? Jest, o, nie ma po prostu. No mamy, no. No nie widać, nie ma. Można przymknąć oko. I teraz tak. Ma być robotna. Pani jest robotna? To zależy w jakim sektorze. Jeżeli chodzi takim o kwestie kuchenne, absolutnie nie. Społeczno, takim fizjologicznym, no. Mogę tą uloteczkę tutaj, bo ja żony szukam, mogę? Dobra, dzięki. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna? Nie, ja tylko teraz z dupami, nie? Szukam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dobra, czy ja się do pani Shakiry dodzwoniłem? Jest, zapraszam. A ja mogę prosić do telefonu? Sara, Sonia, Ania, Dominika czy Aleksa pani jest? To pani która jest? Pani jest ta z cyckami na wierzchu, czy która? Bo ta jest najlepsza chyba. Słuchaj, mówię ci wyraźnie, udzielam ci informacji. Jeśli jesteś zainteresowany, to po prostu przyjedź. No jestem, to tylko z która? No jak żadna, to przyjdzie jakiś facet mi otworzy i nie będzie w ogóle inaczej, no. Debilu, co robisz? Co robisz, debilu? Się puknij w głowę. Się wzięli do roboty. Ja nie jestem stąd. I ja nie znam do końca zwyczajów waszych. Czyli się przyjeżdża tam jakieś z kwiatami czy coś, bo ja mam kwiaty. Tak, bo mogą dziewczyny wybierać dziewczynę i to jest wszystko. Atrakcyjnie będzie jak z kwiatami przyjadę, bo ja mam kwiaty specjalnie. Bo mnie rozumiem, co ty mówisz. Będę mówił... Jak to atrakcyjnie, jak z hotelu przyjedziesz? No, wszystko nie wiem, czy ty przyjedziesz z domu, z hotelu, czy nie. Z kwiatami, ja się pytam z kwiatami, no. Z kwiatami, czy będzie atrakcyjnie, bo mnie żona zostawiła i... No, nie mam obowiązku przyjeżdżać z kwiatami. Nie trzeba, tak? Nie, nie trzeba. A ty czy trzeba? Nie. Ja bym cię ugaczył, bo muszę się przebrać, nie? Tak.
Co? Nie? Nie drady? Zimno jest. No właśnie dlatego chcę wziąć gacie, no. No nie.